Jeśli wydaje Wam się, że pytanie, kim jest Robert Lewandowski, jest łatwe, banalne, oczywiste i odpowiedź na nie jest przewidywalna, to Wam się tylko wydaje. Robert Lewandowski. Yes. No. Who's this a composer. Guy? Oh yeah, the Russian. A member of FIFA or something like that? Never heard of the man, unfortunately. If I had to say, he just kind of sounds like another Russian rock climber. Sounds like a hockey player. A Russian athlete. I'm going to say weightlifting. I would guess it's somebody from Poland, maybe your president or something. I would say he was like maybe a writer or an actor. A football player. Yeah? In Bayern Munich. Yeah. Oh. Come on, how do you not know Lewandowski? That's the man of Bayern Munich, aka Borussia Dortmund, he used to be. Striker. Polish international. Yes. Polish international, okay. Yeah. That's Bayern cool. Munich. Yeah, yeah, that's striker. Cool. That's cool. Robert Lewandowski? No. Have you ever heard? No. Never heard of Robert Lewandowski. I'd guess some sort of film actor or director. Okay. It sounds very prestigious. Somebody who founded City or something. Okay, that sounds cool. He's a striker for Bayern Munich. Ah, really good. Can you repeat it? We didn't know we were both looking at him. He's a striker for Bayern Munich. Yeah, great. My opinion is, I don't know who the heck that guy is. So he can't be that big. He can't be that important, because I don't know. Hey, ask me who Donald Trump is. I know who Trump is. Robert Lewandowski. Rosjanin to chyba najgorsze było. Kąd do głowy takie ludzie coś takiego może przyjść? To tylko Amerykanie chyba. Kto jest z Polski, to wasz prezydent! Cały mój życiory znał. Czy ja mam takie fajne imię i nazwisko, że wszyscy aktor, reżyser, prezydent? Ktoś to założył jakieś miasto? No i co? Polski prezydent? To było najlepsze. Ale nie, ale wiesz co było ciekawe, że większość tych ludzi, którzy kompletnie nie wiedzieli, było z Kalifornii. Co oznacza, że jest miejsce, gdzie możesz jechać na wakacje. Na wakacje, może grać kiedyś, no. No to może lepiej do Nowego Jorku grać. No. Chociaż w Nowym Jorku już prędzej właśnie. Ale trochę niżej. Wiesz co było ciekawe? LA. LA, no. W LA sympatycznie. San Jose. Tam może jest, tam na... Wiadomo, no, może byłeś w LA? A byłem. A z kim? No nie pamiętam. Z Maćkiem Molendą. Maćkiem Molendą. Z Kubą, a on miał brata Maćka. To był ten starszy, okej. Okay. Kuba Molenda. Nie, tak 50 na 50 oceniam, tak? Bo tak nie zdążyłem wyliczyć. Ale kilka. Ale wiesz, co było ciekawe? Kilka naprawdę. Aktor, reżyser. Nie, założyciel miasta. Tak, założyciel miasta, kompozytor, aktor, reżyser, rosyjski alpinista, nie, to sztangista. Sztangista. Rosjanin, prezydent członek FIFA, prezydent Polski. No. Wiesz, co było ciekawe, że w Kalifornii nie wiedział nikt. W Las Vegas wiedział chłopak, który był Argentyńczykiem, bo miał koszulkę Boca Juniors i było widać, więc wiadomo, w Argentynie wszyscy znają się na piłce i on kojarzył. Ale potem zapytaliśmy gościa, który okazało się, że z New Jersey i wyglądał bardziej na koszykarza, ten, który powiedział, że grałeś w Borussii w Bayernie. Tak, i to był pierwszy człowiek, który wiedział. I to chłopak z Las Vegas. W Stanach tak jest, że to na 10 osób, 3-4 osoby maksymalnie się interesują piłką. Piłką, pewnie, no. Tam jest tyle tych dyscyplin, że mają trochę do... Bejsboliści są słynniejsi. A to, Molenda. Ale patrz, chcę zabrać Molenda. Show, chcę skraść show. Molenda. Nick Carter. Nick Carter. Nie, ale to chodź, pokaż Molenda, się, no pochodź. No, pokaż się. David Beckham. No bo tak to ci... Miał kiedyś taką fryzurkę. Pokaż ten, gdzieś mikrofon, żeby mi posadzić. To mam. Ja chętnie bym się pokazał, ale wyglądam tak źle, ale Lewandowskiego filmik będzie miał dużo wyświetleń. No to cię na koniec pokaż, mówię. Pokaż to, cześć. Cześć. Ale wiesz co, a propos stylu, usłyszałem ostatnio... Nie może tak laptopa. Tak, aha, okej, okay, bo to źle wpływa na potencję. Na potencję, dokładnie. No to ja już nie mam. Nie masz laptopa. Twój kolega klubowy, Jerome Boateng, w Sport 1 ostatnio powiedział, że jeśli chodzi o... I to jest ciekawe, bo moim zdaniem ukrywałeś się za plecami innych wylansowanych, jeśli chodzi o ciuchy kumpli z kadry, między innymi Krychowiaka, bo Jerome Boateng powiedział, że jego pasję do ciuchów w Bayernie dzieli Alaba i Lewandowski. Co ty na to? Tak to powiedział? Tak, powiedział. Jakie to było? W telewizji. I to powiedział 3 dni temu. Czyli prawie świeżynka. Świeżynka. Nie, wiesz co, ja do mody podchodzę, nie podchodzę jak Krycha, a do mody tak, że każdy wie, jak on podchodzi. Nie potrafi dobrać elementu. Tak, nie wypowiadajmy się. Nie, czasami lubię się pobawić. Wiesz, garnitury, te sprawy, wiesz, też taki elegancko trzeba wyglądać czasami. No.
Nie, no wiesz, trzeba się dobrze ubrać czasami, no. No bo Boateng uchodzi za takiego trochę ekstrawaganckiego. Tak, tak. On, znaczy on to się w tym siedzi, no wiadomo, że ma taki styl, że lubi się ubrać po amerykańsku. Jak Robert Lewandowski. Jak Robert Lewandowski. A ja tak po prostu, może nie jestem aż tak perfekcjonalny jak nasz Grzegorz Krychowiak w tym wszystkim, aż do przesady. No nie, bo w ogóle bardziej... jakby to się tak w twoim wizerunku, tak powiem profesjonalnie, to się jakoś tak nigdy nie było akcentowane, nie? Że... A tu Boateng odkrył karty. Monachium nie ma paparazzi, no. No okej. Okay. Spokój. Ale musisz się ten, zbliżyć do... A czy ja mogę skwintować ten materiał? Swoją fryzurą? Co zrobić? Nie. Co zrobić? Skwintować. Chciał powiedzieć, a to co powiedziałeś? Skwintować. A nie, nie mówi się tak, można skwitować albo spuentować. Skwitować. Skwitować? A nie skwintować. Wytniemy. Skwitować. No. Ja skwintować, no. No dobra. Podsumować chciałbym ten materiał. On ma suchara przygotowanego. Naszym sucharem. Od Marchewy go wziąłeś. Nie, jest ja wymyśliłem. Ja go ulepszyłem trochę. Tak, a dobrze. W każdym razie taka ironia losu, że tutaj nagrywamy filmik z Poznania, a w Kalifornii Robert jest nie do Poznania. Brawo! Fantastyczny suchar! Brawo, suchar szczęsnego! Ale... Koniec! Cięcie! Idziemy spać! Weź go, nagraj go. Piękny Wojtuś. Dobra. Przestaw się. Dobra. A wiesz co? Wojtek Molenda. Och, mogę wszystko. Wszystko możliwe jest, gdy ty. A wiesz co powiedział dzisiaj w świetnej konferencji Krycha? Czy dlaczego nie działasz w social mediach? Dobra. A Krycha tak z kamieniem może. No, głównym problemem jest fryzura Wojtka. To gdzie? Co? Jak widać już nie. Jak widać już nie. Backstreet Boys, alright!